Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Po dłuższej nieobecności mnie na kanale pomału wracam do żywych. Dzisiaj taka akcja z oprysku. Będziemy sobie pryskać ściernisko agrosarem. Dwa zbiorniki musimy dzisiaj popryskać. Ogólnie tam mamy jakieś 2 hektary do popryskania. Wlejemy sobie teraz agrosara, 4 litry na hektar, tu mam 3 litry mi zostało, jeszcze dolejemy z nowego. Niech się dzieje, co ma się dziać. Wypukamy. Dobra, wlejemy z literek jeszcze. No i dobra. Pożyczymy sobie jeszcze wałek pod przyczepy. Żeby nie zapomnieć, raz mi się zdarzyło zapomnieć. Pojechałem pryskać jeszcze ruskim. Bo rozłożyłem opryskiwacz. Załączam wałek, ja gazu, a tu pryskiwacz nie pryska. Dobra, montaż tego wariata. I jadymy. Jak ja lubię bardzo montować wałek popryskiwacze, jak skurczysyn. Dobra, jest. Jesteśmy na tym kawałku, tak to się prezentuje. No nie jest jakoś bardzo zarośnięte, to było rok po, pierwszy rok po ugorze. Pierwszy tu był siew tej mieszanki. Rozłożymy sobie opryskiwacz i jedziemy z tematem. Opryskamy i będzie z głowy. Trochę dzisiaj pogoda taka wiatrzysta, wietrzysta, ale cóż się zrobi. O kurwa, nie wiadomo czy nie pęk. Pęk? Chyba nie. Chyba go nie rozwali, dobra.
Dobra. Pryska. Zamykamy. Zamykamy. Bo śmierdzi to. Pryska. O, pryska. Tutaj nawet jakoś ten wgląd był. Nie zablokowałem się lanca. Co jest z tobą? Dziękujemy Wam za 14 000 subskrypcji. Jest nas